4000 subów właśnie tyle wybiło na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję. I z tej właśnie okazji będzie dla Was live'ik 17 listopada o godzinie 17, na którym będzie wygrania aż 6 nagród. Oto nagrody. Pierwszą z nich to jest P90, właśnie taki skin, który jest wart na chwilę obecną ponad 80 zł. Osoba, która by wygrała tego skina, a nie gra w CS-a, tylko na przykład Margonem, to możemy wartość tego skina przełożyć na wartość smoczych łez. Czyli tak jak mówiłam, ten skin teraz aktualnie kosztuje 80 zł ponad, to te 80 zł przekaże na smocze łzy dla tej osoby, która wygra. Następna nagroda to również skin M4A4, taki oto. I taka zasada jest jak z poprzednim skinem, czyli jak ktoś wygra, a nie gra w CS-a, tylko gra Margonem, wtedy ta wartość tego skinga przekłada się na wartość smoczych łez. Chyba wiadomo, o co chodzi. Następne nagrody to 30 zł pace of karta i 50 zł, a dwie główne nagrody to jest 2 razy po 200 zł na cokolwiek sobie wybierzecie. Czyli osoba, która sobie wygra 200 zł, to po prostu sobie wybiera, co za tą kwotę mu kupię. Czyli nie wysyłam bezpośrednio tych pieniędzy, tylko to jest do uzgodnienia, co sobie wybierzecie. Czyli na przykład ktoś sobie wybierze myszkę do 200 zł, wtedy ja biorę i kupuję mu myszkę za 200 zł i mu wysyłam. To tyle z nagród, a zasady, żeby wziąć w ogóle udział w tych losowaniach, to już tłumaczę. Najważniejsza zasada to będzie, żeby osoba, która bierze udział, miała obejrzane chociaż minimum 10 godzin moich live'ów. Czyli jak wiecie, od kilku miesięcy działa na moim kanale taka komenda jak Watch Time. Ta komenda działa zarówno jak i na Twitchu, jak i na YouTubie. I właśnie dzięki tej komendzie będziecie mogli wziąć udział. Ta komenda po prostu liczy, ile godzin macie przesiedzianych u mnie na live'ach, czyli w filmach na żywo, gdzie sobie gramy oczywiście w CS-ka, czy tam w Morgonem, czy tam w FIFA, czy tam jeszcze różne czasem gry. Chociaż te trzy gry to są główne na moim kanale. Są też osoby, które na przykład oglądają mnie od dłuższego czasu, ale załóżmy, że na streamy nie wchodzą odkąd ta komenda jest i na przykład może nie wie o tej komendzie, więc po prostu uprzedzam, żeby po prostu wchodzić na te streamy, bo ta komenda Watch Time, ona działa właśnie od momentu, kiedy ją dodałam. Także osoby, które mnie wcześniej oglądały na live'y, przechodziły, one nie mają doliczonych żadnych godzin, także musicie to od nowa wszystko robić, więc już uprzedzam, żeby nie było później żadnych niedopowiedzeń, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś przyjdzie, bo serio mnie oglądał przez te 2 lata na okrągło i on nie ma żadnego watch time'u i w ogóle nie może wziąć udziału w losowaniu. No niestety takie zasady. No, chcę, żeby to było sprawiedliwe dla wszystkich. Osoby, które zaczęły mnie dopiero oglądać lub zaczynają, to przez te 2 tygodnie, które teraz będą, do 17 listopada będą mogły po prostu sobie nadrobić te godzinki i myślę, że to 10 godzin nie będzie przeszkodą, żeby to zrobić. Już na sam początek powiem, że przez ten tydzień do 10 listopada będą live'y po prostu nocne, tak jakby, czyli tak koło 24 godziny do, nie wiem, 2 w nocy może. Może trzeciej zobaczymy, jak będę się czuć i czy dam radę w ogóle dłużej siedzieć. No niestety tak wypada, ponieważ jak wiecie, chodzę do pracy, mam teraz drugie zmiany, więc nie mam kiedy zrobić teraz live'ów. Ale już w następnym tygodniu, od następnego tygodnia już będzie normalnie live'y będą i będę się starać, żeby te live'y trwały przynajmniej 4 godziny, żeby to, no, tak jak mówiłam, nadrobić te wszystkie godzinki dla Was. Czyli w następnym tygodniu będą live te koło godziny 17, myślę, że będzie dobrze. No i mam nadzieję, że osoby, które będą chciały, to nadrobią sobie te godzinki. Druga zasada, jaka będzie, to już na tym live, co właśnie będą rozdawane nagrody, czyli 17 listopada, to będzie taka zasada, że będziecie musieli na Instastory, czyli musicie mieć Instagrama, na Instastory będziecie musieli udostępnić właśnie screena, czy tam zdjęcie, że po prostu oglądacie mnie w tym momencie. Musi być pokazane na tym Instastory, że oglądacie tego live'a, czyli tytuł live'a, który będzie, i nazwę kanału. I żeby była widoczna nazwa mojego kanału. No i oczywiście będziecie musieli mnie oznaczyć na tym Instagramie, żebym ja to zobaczyła. Czyli też Instagram musi być publiczny. Oczywiście nie będzie czegoś takiego, że na przykład założycie sobie nowego Instagrama w tym czasie i
załóżmy, obserwuję tylko 10 osób na tym Instagramie. Czegoś takiego to nie. W dzisiejszych czasach chyba w sumie większość z Was ma Instagrama, więc chyba nie będzie takiej sytuacji, że tylko 10 osób obserwuje, tak jakby, czyli można powiedzieć, że no świeże konto, żeby tylko udostępnić to. Takie coś nie wchodzi w grę. Jeszcze jedna informacja. Osoba, która wygra jedną nagrodę, a ma minimum tylko to 10 godzin, a nie jest wspierającym na YouTubie, ani subskrybującym na Twitchu, to więcej razy już nie bierze udziału w losowaniu. Osoba, która ma na przykład załóżmy 33 godziny oglądnięte, a nie jest też wspierającym ani subskrybującym na Twitchu, to może wziąć 3 razy udział w losowaniu. Czyli może wygrać 3 nagrody nawet. A osoba, która jest wspierająca albo subskrybuje na Twitchu, a ma minimum 10 godzin tylko, to i wygra oczywiście nagrodę, to może dalej w każdym kolejnym losowaniu wygrać również, ponieważ jest wspierającym albo subskrybującym na Twitchu. Także myślę, że zasady wszystkie są jasne. Jeżeli czegoś tam nie rozumiecie lub, nie wiem, po prostu coś jest niezrozumiałe dla Was, to właśnie zapraszam na live'y, które będą w ciągu tych 2 tygodni. Możecie się oczywiście dopytać na czacie, czy tam właśnie na Instagramie możecie też do mnie napisać. I ja spróbuję Wam to jeszcze raz wytłumaczyć, pokazać nawet, jak to wszystko będzie wyglądać. A teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia na live'ach. Pa, pa.